dzisiaj proponuję Wam zrobić lody śmietankowe według przepisu doktora Kwaśniewskiego, czyli lody optymalne, jak najbardziej zdrowe, wysokotłuszczowe i będę robił przepis z jego książki, a wykorzystam 50% składników. Czyli nie zrobię z 10 jajek, tylko z 5 jajek i 0,5 kg 500 ml śmietanki 30 i cukru. No, użyję brązowego i dam połowę, czyli 50 gram. Od czego zaczynamy? A więc od tego, aby żółtka ubić na piękną, ładną, jasną masę. Ok, żółtka bardzo dobrze się wymieszały razem z cukrem i teraz czas na to, aby wlać śmietanę. Przypominam, wlewam połowę wartości gramatury tego, co jest podane, więc ja użyję 500 ml na 5 jajek. Żółtka, cukier, śmietana. Wszystkie trzy składniki w tym momencie lądują na kuchence, będę je podgrzewał, aż zgęstnieją, ale nie zgęstnieją zbyt mocno. Położę całość też na płycie, która zabezpieczy przed przypalaniem się. Według przepisu trzeba to robić powoli, bez pośpiechu. Okay. Należy cały czas mieszać powoli, aby nic nie przewarło, aby się nie robił kożuch. Ok, masa zgęstniała. Teraz należy ją wystudzić. Mieszając, przypominam, aby ciągle mieszać. Podgrzewałem masę jakieś 10 minut. Momentalnie w pewnym momencie zaczęła gęstnieć. To się da zauważyć. No a teraz należy mieszając stopniowo doprowadzić ją do schłodzenia. I następnie przelać, będę przelewał je do mniejszych pojemników. Zrobię to w kilku pojemnikach i do zamrażarki. Oczywiście masa musi całkiem wystygnąć, zanim się włoży do zamrażarki, więc trochę mi teraz zejdzie przede wszystkim ze mną. Ale spokojnie po przelaniu może sobie jeszcze tam stygnąć, a później jak już całkiem wystygnie, do zamrażarki i lody gotowe. Masa pięknie pachnie, tak śmietankowo. W tym momencie lody leżały w zamrażarce jakieś 2 godziny, więc jeszcze to nie jest to, ale już można się próbować delektować. Bardzo mocny śmietankowy smak, bo było dużo śmietany. Ale super. Myślę, że najlepiej podawać w tym samym dniu, kiedy będą właśnie na tyle zmrożone, na tyle, na ile lubimy. Bardzo polecam. Do następnego.